Jesteśmy nad Krzną w Białej Podlaskiej, w okolicach Tężni Solankowej, a przede wszystkim to, co najważniejsze, to spotkaliśmy się tutaj w ramach Bielskiej Kuchni Społecznej, żeby zjeść zdrowe, pyszne, wegańskie posiłki, kuchnię roślinną, spotkać się, porozmawiać, spędzić wspólnie czas. Myśmy się trochę spóźnili, oczywiście panie nas tutaj już prześwięciły za to, że się spóźniliśmy, bo oczywiście nie ma dobrych przebitek, bo pełne stoły były. Poprosiłem już panie, żeby nam zdjęciami uzupełniły ten film, więc drodzy widzowie, w przerwach tego filmu w ogóle teraz widzicie te zdjęcia pełnych stołów. No ale no, powiedzmy, jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł? Na pomysł padliśmy już dosyć dawno. Ja myślę, że to nawet ponad 12 lat temu. Spotykaliśmy się dwa razy w miesiącu w takim miejscu jak Jazzanowa. Pewnie część tutaj z osób z Białej Podlaskiej pamięta to miejsce. I spotykaliśmy się tam długo dosyć. Potem była przerwa i reaktywowaliśmy tą naszą białską kuchnię społeczną tak naprawdę w tamtym roku, z tym, że z mniejszą częstotliwością. W tym roku spotykamy się drugi raz. Pogoda już teraz dopisuje, więc planujemy raz w miesiącu kuchnię społeczną organizować. Jaka wygląda idea tej kuchni społecznej? Chcemy promować zdrową kuchnię roślinną. Taką, która jest pozbawiona cierpienia, krzywdy innych, taka, która pokazuje, że można zjeść naprawdę dobre posiłki, wartościowe, spędzić czas z fajnymi ludźmi, porozmawiać o ciekawych rzeczach i przede wszystkim no, zjeść, tak? Co było dobrego dziś na stołach? Może koleżanka? 21 potraw. Było, tutaj kolega nam podpowiada, że było 21 potraw, więc bijemy na głowę Wigilię. I tak, co było? Była na przykład focaccia, były tarty wytrawne i słodkie, był cały stół ciast. Mieliśmy również napoje takie jak fermentowaną lemoniadę z kwiatów czarnego bzu, kombucze, czyli tak zwaną taką herbatkę z grzybka, chińskiego grzybka, podobno też zdrowa, probiotyczna, więc promujemy tutaj kuchnię kolorową, wesołą, wymieniamy się inspiracjami i przepisami. Jest to też okazja, żeby spróbować innej kuchni, bo wiadomo, że my mamy jakieś tam swoje sprawdzone receptury, ale dzisiaj frekwencja nas naprawdę zaskoczyła. Jest mnóstwo osób nowych, które nie przychodziły wcześniej na tego typu wydarzenia i przyniosły naprawdę niesamowite dania. Na przykład teraz, co przychodzi mi do głowy, to sałatka z ziemniakami, ze szparagami. Spring rollsy z sosem orzechowym, czyli takie idealne jedzenie na ciepły dzień. Focaccia z pesto z pokrzywy. Zapraszamy na następną, tak. Bo impreza jest cykliczna. No właśnie, jak się do was dołączyć? Chyba polega to tylko na tym, żeby przynieść również ze sobą w koszyczku coś właśnie roślinnego. No tak, nie będzie to olej. Ale też nie wykluczamy osób, które nie lubią gotować albo nie mają czasu na gotowanie, ponieważ zwykle też proponujemy, żeby osoby, które nie przynoszą jedzenia, wpłaciły na wybraną przez nas zbiórkę to i prawda. Są to najczęściej zbiórki dla potrzebujących zwierząt. To prawda. Jeszcze chciałbym, chyba warto tu wspomnieć, że ta inicjatywa jest niezależna, oddolna. To jest nasz pomysł, tak? Takich ludzi, którzy są zwykłymi ludźmi. Jak was można na co dzień znaleźć w internecie? Coś prowadzicie, jakąś stronę? Zakładamy profil. Zawsze wydarzenie Bielskiej Kuchni Społecznej. Wysyłamy zaproszenia do znajomych, do kogo mamy w naszych kontaktach, ale też liczymy na to, że to niesie się w świat po prostu, że ludzie udostępniają i mogą dołączyć do nas w każdej chwili. Tak, dzisiaj widzimy tutaj efekt kuli śniegowej, że naprawdę jest dużo osób, których ja osobiście nie znam, a bardzo mnie to cieszy, że wychodzę poza swoją bańkę i że inne osoby do nas dołączają. No tak, są tak, też dzieci, tak są... 30-40-latkowie, no coś się zmienia w tym? Są nasi rodzice, Izy, mama, tak. Moi rodzice przyszli, są nasze dzieci. Także trzy pokolenia chyba nas tutaj się dzisiaj zebrały. Co myślicie o tym miejscu? Jest tu przyjemnie bardzo, ale to, czego brakuje na pewno, to jakieś zadaszenie i zacienienie. Nie ma tutaj takiego miejsca, gdzie mogłyby się schować dzieci, które się bawią w piachu. Też no, tutaj jest zadaszenie nad stołami, ale tego cienia brakuje. Jednak w taki naprawdę słoneczny dzień ciężko tutaj dłużej wytrzymać. A szkoda, bo przydałoby się tutaj troszkę tego miejsca, gdzie można się schować. Ale jeszcze ja dodam, bo nie wiem, czy tutaj widać i czy wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w pobliżu Tężni, która powstała całkiem niedawno, ja sama dowiedziałam się dość przypadkiem i też bardzo się cieszę, no bo sama mam problemy z tarczycą, więc to jest takie miejsce, gdzie można przyjść i co najważniejsze, za darmo
cieszyć się nim, usiąść sobie i wdychać zdrowe Nigdy powietrze. Nie przypuszczałem, że ten teren i to miejsce może nabrać takiego życia. Mieszkałem niedaleko stąd, w jednym z bloków na ulicy Łukaszyńskiej i tu były pustki. A jak potwierdzam. Potrafi się zmienić? To też jest moje osiedle, to też ja tutaj spędziłam całe swoje dzieciństwo. Na tamę też jak chodzę teraz, to ta tama nie przypomina tej, która była kiedyś, przez którą przechodziliśmy na drugą stronę. Więc fajnie, że to wszystko zaczyna tętnić życiem i że można połączyć przyjemne z pożytecznym, dobrze zjeść, poddychać fajnym powietrzem i spędzić ze sobą czas. Drogie panie, bardzo wam dziękuję, gratuluję tej inicjatywy, bo rzeczywiście warto to robić. To przykład tego, że to się sprawdza. No i co? Obiecujemy, że na kolejne spotkanie już się nie spóźnimy, a na pewno przywieziemy coś ze sobą. Trzymamy za słowo. Zapraszamy wszystkich. Na dzisiejszej kuchni społecznej na stole pojawiło się 21 dań. Ponieważ tych dań było aż tyle, wybraliśmy 5. Zawsze wybieramy 3, te najsmaczniejsze. Tym razem wybraliśmy 5. Piąte miejsce, waniliowa tarta z truskawkami. Miejsce czwarte, ciasto kruche potrójnie porzeczkowe. Mniam, mniam. Proponuję, żeby od razu właściciel, kucharz się tutaj zaprezentował. Ujawniam się. Tak, waniliowa tarta, czy jego autorstwo? To ja byłam. Miejsce trzecie. Tarta na słono z warzywami. Mamy sprawczynię. Miejsce czwarte malpuri, czyli ciasteczka w jogurcie kokosowym z truskawkami. Niesamowite. I miejsce pierwsze, bezkonkurencyjne, pieczone ziemniaki z fasolką sporodową, szaragi i tofu mielonym. Warto odwiedzać tężnie tutaj w Białej Podlaskiej przy Grubej Kasce. Co jakiś czas, a nawet coraz częściej odbywają się fantastyczne wydarzenia związane m.in. z kuchnią społeczną. Tutaj właśnie zwycięzcy 5 najciekawszych potraw związanych ze spotkaniem dzisiejszym. Natomiast na Facebooku można by poświęcić trochę czasu, znaleźć kolejne wydarzenia związane z tężnią i z kuchnią społeczną i dołączyć się. Także my pokazujemy tylko i wyłącznie puste talerze, ale to nasza wina, bo spóźniliśmy się. Drodzy Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie.